Chciałem państwa poinformować na początek, że jest to materiał spoilerowy. Także będę się tutaj wprost odwoływał do treści filmów Avatar z 2009 roku oraz do Sequel'a, czyli do Avatar Istota wody z 2022 roku. Przede wszystkim, czym jest właśnie to terraformowanie i dlaczego z nim mamy problem etyczny. Problem, który chciałem państwu przedstawić, polega na tym, że wraz z wzrostem możliwości technologicznych ludzkości Jesteśmy zdolni do terraformowania, czyli przekształcania na podobieństwo Ziemi innych ciał niebieskich, przede wszystkim planet skalistych i ich księżyców. I w tym celu służy nam inżyniera planetarna, którą za pomocą kolonizacji, terraformowania czy geoinżynierii klimatu jesteśmy w stanie modyfikować kształt terenu czy też w pełnej florę danej, danej planety. Przede wszystkim trzeba zacząć od Ziemi, ponieważ na Ziemi mamy tereny zniszczone, które można by było rekultywować albo takie, które były stale niezamieszkane przez człowieka, a one mogą po prostu zazielenić czy stać się oazami życia. I w tym kontekście możemy terraformować właśnie naszą planetę. Ale będę się tutaj skupiał głównie na terraformowaniu innych ciał niebieskich, przede wszystkim tych z Układu Słonecznego, ale jak Państwo wiedzą Pandora w Układzie Słonecznym nie leży, także także będziemy sięgać również dalej. Celem terraformacji może być właśnie łagodzenie zmian klimatycznych lub przystosowanie części lub całości powierzchni ciała niebieskiego do zamieszkania przez człowieka i z jednej strony wydaje się to tak wprost super pomysł. Natomiast jest to Polem rozważań etyczno-filozoficznych, czy w ogóle my możemy bawić się w Boga i właśnie sobie terraformować, czy przekształcać na kształt Ziemi inne ciała niebieskie. E, tak, to o czym już Państwo powiedziałem terraformowanie to jest używanie wszelkich możliwych technologii do tego, aby upodobnić część planety albo Księżyca. Właśnie do, na, do naszej Ziemi i żeby stworzyć tam ludzkie kolonie. Jest to jeden z elementów inżynierii planetarnej. Możemy na przykład ocieplać klimat tej, tejże planety, możemy sprawić, że będzie miała ona bardziej wartościową i przyjazną dla nas atmosferę, albo możemy po prostu wprost wysłać tam człowieka, który skolonizuje te tereny. Jeżeli chodzi o terraformowanie, mówimy o nim najczęściej w świecie nauki w kontekście Marsa i Wenus. Rzadziej w kontekście Merkurego, a dalej mamy księżyce oczywiście nasz księżyc, Tytan i Europa. Mogą Państwo sobie tutaj nawet zerknąć, że na niektóre z nich właśnie zaleciała ziemska infrastruktura i mamy tutaj podgląd na m.in. księżyc, Wenus, Tytan czy Marsa. Mimo tego, że to jest wyzwanie technologiczne, ale mamy pewne koncepty naukowe, które moglibyśmy eksperymentalnie wykorzystać, to byłoby to przede wszystkim zagadnienie bardzo kosztochłonne. Nie ma takiego rządu, nie ma takiej korporacji, nie ma takich sieci firm, które byłyby w stanie sfinansować póki co to terraformowanie, ale być może to jest jakby pole do dyskusji dla ekonomistów, którzy zajmują się światem kosmosu. Tak, jeżeli chodzi o Ziemię, no to możemy. Wysłaliśmy ludzi na Księżyc, planujemy wysłać ludzi na Marsa, i to są takie dwa ciała niebieskie, które myślę, że będzie najszybciej terraformować. Szczególnie mówimy o tym w kontekście Marsa. Przy dużych nakładach finansowych jesteśmy w stanie tam z powodzeniem zamieszkać, założyć ziemskie kolonie. O wiele gorsza sytuacja jest na Wenus. Na Wenus po prostu jest za ciepło, a także powierzchnia tego terenu. Oraz przede wszystkim atmosfera Wenus nie pozwala na to, żeby tam utrzymało się życie przy powierzchni. Temperatury sięgają powyżej 400 stopni Celsjusza, środowisko tam jest bardzo toksyczne, więc trzeba by było dużych nakładów finansowych, żeby przede wszystkim ochłodzić tę planetę i sprawić, żeby było na niczym czym oddychać. W kontekście dalszych wypraw, mamy oczywiście Europę, która jest księżycem Jowisza, a także Tytan, który jest księżycem Saturna. I na Tytan właśnie też mieliśmy możliwość zajrzeć, e, zobaczyć, jakie jest ukształtowanie terenu, jakie warunki tam panują i być może w, nawet w latach 30. XXI wieku uda się wysłać tam jakąś bezzałogową kolejną misję, która by była w stanie eksplorować te, te światy. Natomiast powinniśmy się zastanowić, czy w ogóle powinniśmy to robić. Jest to. Jeżeli mogę podzielić się z Państwem taką dygresją, bardzo mocno spóźnione pytanie, ponieważ wysłaliśmy swoją ziemską infrastrukturę, zarówno na Księżyc, na Marsa, na Wenus, na Tytana, a razem z nią wysłaliśmy Organizmy, takie mikroorganizmy, które nazywamy ekstremofilami. Są to bakterie, które bardzo ciężko jest usunąć na ciepło, na zimno, środkami chemicznymi. One po prostu utrzymują się na powierzchni, między innymi na powierzchni rakiet, sąd kosmicznych, paneli słonecznych, które są wykorzystywane przy zasilaniu właśnie tej kosmicznej infrastruktury. I my wraz z tą infrastrukturą wysłaliśmy właśnie nieumyślnie te ekstremofile, które zamieszkały właśnie na, na, na tych ciałach niebieskich i że tak powiem skaziły ziemskim życiem właśnie te, te planety i księżyce, o którym Państwu powiedziałem i być może za setki czy za miliony lat te ekstremofile wyewoluują w coś, co będziemy mogli nazwać inteligentnym życiem. Wiem, że to jest perspektywa bardzo odległa, ale myślę, że warto się z nią tutaj podzielić. Natomiast my stale poszukujemy drugiej Ziemi. Poszukujemy drugiej Ziemi, ponieważ z jednej strony jesteśmy bardzo ciekawi, czy istnieje życie we wszechświecie poza naszą, poza naszą planetą, ale przede wszystkim nie mamy innego wyjścia, ponieważ niezależnie od tego, jaką perspektywę przyjmiemy, czy bardzo pesymistyczną, czy bardzo optymistyczną, nasze dni na Ziemi są policzone. Albo w bardzo negatywnym scenariuszu nastąpi katastrofa klimatyczna, która spowoduje ograniczenie gatunku ludzkiego, albo jego totalne wyginięcie, albo też będziemy dbać o tę planetę, ale ona ulegnie uszkodzeniu na skutek jakiejś katastrofy kosmicznej i tak jak dinozaury, dinozaury w większości wymarły ze względu na uderzenie meteorytu, tak może się podobnie stać z ludzkością w jakiejś dłuższej perspektywie. Natomiast nawet jeżeli przyjmiemy hura optymistyczny scenariusz, Ziemia po prostu nie przetrwa cyklu życia słońca. Słońce mm, Świeci, ponieważ zachodzą tam te, te reakcje ter, takie termojądrowe, które nazywamy cyklem protonowym. W dużym uproszczeniu Słońce składa się z wodoru i z helu i w cyklu protonowym z czterech cząsteczek wodoru powstaje jedna cząsteczka helu. Czyli te Słońce po prostu na, ulega w sposób naturalny spalaniu i kiedy już ulegnie powiedzmy wypaleniu tych swoich zasobów, wejdzie w kolejny cykl życia, stanie się czerwonym olbrzymem, powiększy się znacznie, Między innymi wchłonie Ziemię i po prostu nas już tutaj nie będzie razem z tą planetą. Jeżeli chcemy przetrwać, musimy z tej Ziemi w jakiejś dłuższym, dłuższym perspektywie po prostu uciec i zasiedlać inne światy. W związku z tym mamy tutaj dylemat etyczny polegający na tym, że z jednej strony potrzebujemy zachować gatunek ludzki, przynajmniej chcielibyśmy, żeby on dalej trwał, z drugiej strony chcemy zachować istniejące ekosystemy. Pojawia się tutaj bardzo istotny dylemat moralny, który. Trzeba rozważyć, zanim podejmiemy jakieś bardziej ambitne próby terraformowania innych ciał niebieskich, jak traktować obce życie na innych planetach czy na innych gwiazdach. I że tak powiem, mamy. Filozofów, etyków, którzy podjęli ten temat, i ich stanowiska można w sumie podsumować w pięć możliwych możli możliwych odpowiedzi na pytanie, czy powinniśmy terraformować ciała niebieskie, czy też nie. Zacznę od tego najbardziej konserwatywnego, jakim jest konserwatyzm środowiskowy, który nam mówi o tym, że nie można terraformować jakiegokolwiek innego ciała niebieskiego. Życie i nawet natura nieożywiona, jest wartością samą w sobie. To zakłada pewien kosmiczny izolacjonizm, to znaczy uważamy, że nawet jeżeli mamy planetę skalistą, na której nie ma życia i są tylko piach i kamienie, to one same w sobie stanowią wartość i nie powinniśmy tego naruszać. Nie powinniśmy naruszać integralności innych księżyców czy innych planet, one są wartością samą w sobie, czyli nie powinniśmy w ogóle podejmować takich prób. Ciut bardziej umiarkowany jest koncepcja biocentryzmu. Nie wolno terraformować ciała niebieskiego, jeżeli funkcjonuje tam jakiekolwiek w życie. Z tym, z tym podejściem jest dość istotny problem. Możemy je powiem zastosować w kontekście Marsa, gdzie wiemy, że istnieje tam woda w stanie ciekłym, w stanie, w stanie stałym, jako lód. Natomiast nie potwierdziliśmy tam jeszcze, że istnieje życie. I zakładając taki scenariusz, że rzeczywiście wysyłamy człowieka na Marsa, zakładamy tam ludzką kolonię, a potem okaże się, że gdzieś w, w jakichś przestrzeniach, na przykład w kraterach wiecznej ciemności albo pod powierzchnią tego Marsa istnieje życie, jakiekolwiek, to może być nawet bardzo prymitywne, no to co my mamy w tym momencie zrobić? Mamy się wycofać z tego Marsa? Więc tak naprawdę nigdy nie mamy 100% pewności, czy dana planeta jest zamieszkała. I jeszcze bardziej liberalnym podejściem jest ekocentryzm. Nie wolno terraformować ciała niebieskiego, jeżeli funkcjonują na nim ekosystemy. To znaczy, jeżeli na takiej planecie funkcjonowałyby formy życia, które nie byłyby inteligentne, i byłby to na przykład jeden gatunek jakiejś, powiedzmy, bakterii, czy nawet malutkich kosmicznych zwierzątek, to można jeszcze to rozważyć w koncepcji ekocentryzmu. Natomiast jeżeli istnieją całe ekosystemy lądowe, wodne i powietrzne, całe gatunki, no to to już jest wystarczający powód do tego, żeby nie zamieszkiwać tych światów, żeby może je odwiedzić, żeby prowadzić badania naukowe, ale nie po to, żeby je terraformować. Jeszcze bardziej korzystny dla człowieka i takim stanowiskiem, który byłby być może dla człowieka do zaakceptowania w, w ramach jakiegoś kompromisu, jest sentientyzm. Jest to koncepcja, która mówi o tym, że nie można terraformować ciała niebieskiego, nie można go zmieniać, jeżeli istnieje na nim inteligentne życie, to znaczy, jeżeli mamy jakieś prymitywne formy życia, albo też mamy życie, ale ono nie jest w stanie dogłębnie odczuwać emocji, nie podejmuje dylematów moralnych, nie rozróżnia dobra i zła, to możemy to, to ciało niebieskie terraformować. Natomiast jeżeli mamy istoty rozumne, istoty świadome, istoty inteligentne, to ich planetę, ich ciało niebieskie, ich księżyc należy uszanować. I najbardziej sprzyjające człowiekowi jest podejście antropocentryczne, które głosi, że gatunek ludzki musi przetrwać za wszelką cenę. Nawet jeżeli wiązałoby się to z kosmiczną wojną i no powiem wprost z eksterminacją autochtonicznej ludności, to mimo wszystko my powinniśmy to zrobić. To jest bardzo egoistyczne podejście, które ustawia człowieka w centrum wszechświata i daje taką sprawczość. Takie moralnie usprawiedliwia jego działania, nawet bardzo okrutne, żeby tylko gatunek ludzkim przetrwać. I każdy z Państwa może opowiedzieć się za jednym z pięciu tych postaw moralnych. Trwa dyskusja, w jaki sposób możemy, możemy podejść do tego zagadnienia, i głosem w tej dyskusji jest oczywiście. Avatar i jego uniwersum, które stworzył przede wszystkim James Cameron. Ponieważ Pandora, Pandora jest fikcyjnym światem, niestety, i filmy, a także gra, przedstawia wydarzenia, przedstawia świat przedstawiony, który rozgrywa się w latach 40., 50., 60., 70. XXI wieku. Rozgrywa się ta większość fabuły, ponieważ mamy flashbacki do Ziemi i zdecydowana większość rzeczy się po prostu dzieje na Pandorze. Pandora jest księżycem, który krąży wokół gazowego olbrzyma polifema, a ten gazowy olbrzym razem z tymi księżycami krąży wokół gwiazdy, jaką jest Alfa Centauri Alfa, czyli Alfa Centauri Gwiazda A, i ona oświetla Pandorę. Dodatkowo oświetlana jest przez drugą gwiazdę, czyli Alfa Centauri B. Dzięki czemu mamy dość interesujące zjawisko, jakim są nietypowe noce. Mamy noce, które są bardzo ciemne, i mamy większość nocy, które są na przykład takim, powiedzmy, zmierzchem. Czyli jesteśmy w stanie w nich dostrzec wiele różnych rzeczy. W tym pomoże nam również takie zjawisko, o którym zaraz Państwu powiem, w kontekście istot żywych na Pandorze. Tak wygląda Alfa Centauri układ, on jest rzeczywiście istnieje. Mogą Państwo tutaj zauważyć Alfa Centauri Alfa, Alfa Centauri Beta i Proxima Centauri, które jest tutaj zaznaczone czerwonym kółeczkiem. Może być ono bardzo ciężko dostrzegalne. Jest ono powiedzmy w, tym, w tych południowych rejonach tego, tego układu, jeżeli spojrzymy tak na to zdjęcie. I jeżeli chodzi o ten układ, no to mamy Alfa Centauri, które jest ciut większe niż nasze Słońce, Beta Centauri, Alfa Centauri B, które jest ciut mniejsze, i Proxima Centauri, która akurat jest gwiazdą, która jest najbliżej nas, najbliżej Ziemi, najbliżej Słońca. Zresztą swoją nazwę zawdzięcza od tego, że Proxima to po prostu po łacinie najbliższa. A centauri to znaczy, że jest w gwiazdo o zbiorze centaura. I to jest najbliższa nam gwiazda, która jest oddalona o 4 lata świetlne od układu słonecznego. Tak wygląda zdjęcie tego układu Alpha Centauri A i Alpha Centauri B wykonane przez kosmiczny teleskop Hubble'a. Więc, jeżeli zagłębimy się w tą Pandorę, to możemy przez pryzmat właśnie tych bohaterów dostrzec, że środowisko Pandory jest dość zbliżone do środowiska ziemskiego. To znaczy, mamy faunę i florę. Flora. Jest o wiele bardziej kolorowa niż ziemska, a fauna jest o wiele bardziej agresywna. To jest to dość podobne środowisko do ziemskiego. I taką zasadniczą różnicą jest to, że pandoriańskie powietrze nie nadaje się do swobodnego oddychania, ponieważ jest, są tam gazy szlachetne, oraz duża ilość dwutlenku węgla, dzięki temu człowiek jest w stanie na tej pandorze wytrzymać za pomocą swoich płuc 20 sekund, może 30. Jeżeli dalej będzie oddychał tym pandoriańskim powietrzem, to po prostu w ciągu kilku minut umrze. Więc potrzebujemy tutaj egzopaków, żeby poruszać się po tym, po tym ciele niebieskim. Grawitacja jest również istotnym zagadnieniem, ponieważ jest o 20% mniejsza niż grawitacja Ziemi. Z jednej strony dla długotrwa długotrwałego przejadywania tam człowieka może być to bardzo trudne. Inaczej by pracowały nasze narządy wewnętrzne, inaczej się ludzie by rozwijali w kolejnych pokoleniach. Natomiast z perspektywy filmu i gry możemy zobaczyć, że ta obniżona grawitacja oraz unoptanium pozwala na formowanie się dość interesujących formacji skalnych, jakim są latające góry czy kamienne łuki. Przyroda Pandory, tak jak już powiedziałem, jest bardzo różnorodna, a jej charakterystyczną cechą jest to, że niemal wszystkie żyjące istoty wykazują się bioluminescencją. Trudne słowo, ale polega ono na tym, że po prostu życie na Pandorze świeci w ciemności. Świeci na kolor niebieski albo na kolor fioletowy. Dzięki temu, nie tylko w czasie zmierzchu, ale również w czasie tych głębokich nocy, można sobie tutaj nawigować po, po tym terenie. Na Pandorze oczywiście mieszkają, mieszka wiele różnych gatunków. Nas będzie najbardziej interesował gatunek Nawi, który jest. Inteligentnym, humanoidalnym gatunkiem, który charakteryzuje się tym, że mają oni niebieską skórę, ewentualnie lekko zieloną. Są oni wyżsi niż ludzie, są oni silniejsi niż ludzie, mają około 3 metry wzrostu, mają bardzo smukłą budowę ciała no i przede wszystkim posiadają dwa atrybuty, których ludzie nie mają, czyli posiadają bardzo długi warkocz, dzięki któremu mogą oni łączyć się z wszechmatką. Oraz posiadają ogon. Jeżeli chodzi o ten warkocz, jest on dość istotny w tym uniwersum, ponieważ dzięki połączeniu tego warkocza z jakimkolwiek formą życia, jesteśmy w stanie wejść w taką globalną sieć duchowo-nerwową, jesteśmy w stanie poczuć jedność z tą planetą, jesteśmy w stanie wchodzić właśnie w tą globalną świadomość i ta globalna świadomość, ta globalna sieć jest przez mieszkańców Pandory. Nazywają ją Ejłą, czyli Wszechmatką. i oni wierzą, że życie to tak naprawdę jest energia, która jest pożyczona tylko na czas naszego, powiedzmy, tutaj fizycznego trwania, a kiedy umieramy, to ta energia z powrotem wraca do Eły. I po zakreśleniu tego, czym jest Pandora, możemy zwrócić uwagę na Ziemię. A Ziemia w 22 w wieku, w uniwersum Awatara, jest planetą upadłą. Jest upadłą ze względu na wykorzystanie tam surowców naturalnych, przez zanieczyszczenia, nie da się tam żyć i ludzie z tej planety zamierzają uciec. Między innymi na Pandorę, do której podróż zgodnie z tamtą technologią trwa 6 lat. W związku z tym ta ekologiczna degradacja Ziemi jest motywacją, która pcha nas do tego, żeby tą Pandorę w, w tym uniwersum skolonizować. Natomiast. Równie ważna, jak nieważniejsza jest ludzka chciwość. Za nią odpowiada przede wszystkim Zarząd Pozyskiwania Zasobów, który jest organizacją, która w filmie pierwszym z 2009 roku pozyskiwana, pozyskiwała Unoptanium. Można porównać unoptanium do przyprawy w diunie, czyli to jest po prostu magiczna substancja, magiczny pierwiastek, który odpowiada w ogóle za wszystko i za rozwój technologiczny właśnie w tamtym świecie. Natomiast potem zrezygnowano z wydobycia tego pierwiastka, ponieważ o wiele cenniejsza okazała się amrita, która jest wydobywana z hmm, tulkunów. Nie będę tutaj wchodził w spoilery, natomiast to w jaki sposób jest ta substancja pozyskiwana z tych turkunów jest jedną z najbardziej dramatycznych scen, jakie kiedykolwiek widziałem w kinie, także robi ona bardzo, bardzo duże wrażenie. Więc z jednej strony mamy z tą stronę agresywną, czyli przede wszystkim ludzi, Głównie zarząd pozyskiwania zasobów, który jest kierowany chęcią skolonizowania tego świata, ma monopol na wydobywanie surowców. No i przede wszystkim ci ludzie chcą zarobić. Chcą zarobić na tym, że pozyskują właśnie cenne zasoby z Pandory. A takim uosobieniem tego, tego, tej agresji jest Miles Quaritch, który w pierwszym filmie był wojskowym, który po prostu miał ochraniać interesy zarządu pozyskiwania zasobów. Darzył on nawi szczerą nienawiścią, ale również szacunkiem, jakby dostrzegał, że to są istoty inteligentne i że należy się z nimi liczyć. On wyznaje, i jest takim powiedzmy, uosobieniem tej idei um, antropocentryzmu. To znaczy, on zawsze będzie stawiał życie człowieka na pierwszym miejscu, nawet jeżeli miało to by oznaczać zastraszenie czy zrobienie krzywdy, czy nawet eksterminację całych wiosek nawi. On nie waha się zaatakować domostw, zaatakować rodzin, zaatakować świętych miejsc dla nawi. Dla niego utrzymanie życia i utrzymanie powodzenia misji jest najważniejsze. Z drugiej zaś strony mamy tych nawi, którzy no, bronią się przed tymi agresywnymi działaniami. Oprócz nawi, mamy też część środowiska naukowców, niestety nie wszystkich, ale część naukowców, które opowiada się po stronie nawi. Co istotne, kiedy Ziemianie zawitali na Pandorę, to ci Pandory, Pandoriańczycy chcieli nawiązywać z nimi kontakty. Doszło do pewnej komunikacji międzyrasowej i międzykulturowej. Gdy dr. Grace Augustin, którą odgrywa fenomenalna Sigourney Weaver, stworzyła szkołę, dzięki czemu ludzie mogli się uczyć od nawi, a nawi mogli się uczyć od ludzi między innymi jedna z najważniejszych bohaterek czyli Natalie uczęszczała właśnie do tej szkoły dzięki temu poznała język angielski i była w stanie się z Jake'em Sally dalej komunikować więc oni chcieli pokojowego współistnienia ale ono się ostatecznie nie udało przez po prostu tutaj ludzką działalność i ich chciwość i rozwiązywanie wszelkich problemów siłowo i mamy tutaj zarysowany ewidentny sposób ten konflikt etyczny gdzie mamy ludzi, którzy wyznają filozofię antropocentryzmu, którzy będą bronić życia ludzkiego za wszelką cenę i będą chcieli skolonizować ten świat, nawet kosztem nawi, nawet jeżeli by mieli ich wszystkich wybić. Co zresztą jest dobrym nawiązaniem do tego, co, co ludzie robili wobec innych ludzi w ramach kolonizacji niektórych miejsc na Ziemi, np. Na Afryki, czy Ameryki Północnej, czy Południowej. Nie bez powodu o yy, awatarze złośliwi mówią, że to jest po prostu Pocahontas w kosmosie. No, w swojej strukturze podejmowane są bardzo podobne problemy związane właśnie z kolonializmem i czy on jest w ogóle etyczny, czy nie i w jaki sposób mamy do tej ludności autochtonicznej, yy, jaki mamy stosunek z nimi nawiązać, czy jest możliwe w ogóle pokojowe współistnienie. Natomiast dla Pandoriańczyków postawa jest ekocentryczna, ewentualnie biocentryczna. Czyli oni nie odczuwają bardzo duże przywiązanie do wszystkich elementów przyrody, zarówno do fauny, jak i do flory. Są w stanie za pomocą tego warkocza łączyć się z wszechmatką, wchodzić w stany emocjonalne, na przykład zwierząt, wchodzić, w, móc nimi sterować. Dzięki temu są jakby podłączenie do tej globalnej sieci. Więc nie tylko. Ten, oni walczą o przetrwanie swojego gatunku, ale dostrzegają bardzo ważną i istotną wartość moralną w każdym życiu. Też, awatar istota wody skłania nas do refleksji, czy na przykład niektóre elementy natury nieożywionej, na przykład woda, nie są na tyle istotne, że też powinny ulegać ochronie. Tam ten film między innymi był promowany takim hasłem, że woda jest właściwie wszystkim od początku do końca, i z niej powstajemy, w niej umieramy i ona tak naprawdę spaja wszystko. Więc nie tylko powiedzmy ta eła, nie tylko te, te powiązania nerwowo-duchowe w ramach właśnie tego tego duchowego połączenia tej globalnej sieci, ale również woda może być takim nośnikiem życia. Więc mamy tutaj dwa stanowiska, które się ścierają od dwóch filmów, które będą się prawdopodobnie ścierać jeszcze na przestrzeni kolejnych trzech filmów, które są zaplanowane aż do 2031 roku. Więc prawdopodobnie będziemy musieli w jakiś sposób obserwować ten jak w jaki sposób rozstrzygnąć ten konflikt moralny w jaki sposób podejść do, do tego zagadnienia. I być może jest to um, taka... Um, taka James Cameron stworzył nam taką możliwość, żebyśmy sami um, dokonali jakiejś refleksji, czy powinniśmy te reformować w prawdziwym życiu inne planety. I jeżeli spotkamy... Um, Życie w kosmosie, to w jaki sposób mamy do tego podejść? Myślę, że to jest bardzo ważny przyczynek do tej dyskusji, i cieszę się, że właśnie te filmy pozwalają takiej szerokiej publiczności na jakąś taką zadumę i na jakąś refleksję dotyczącą tego, w jaki sposób mamy podejść do tego życia, które istnieje prawdopodobnie we wszechświecie. Czy będziemy do nich przyjaźnie nastawieni, czy też nie. Dziękuję Państwu bardzo.